Przed chwilą odpadli niestety e, ludzie, z którymi podnosiliśmy od początku, których oglądaliśmy od początku, ale nic e, straconego. Przed nami będzie bardzo ciekawy mecz, bo będą trójeczki rozgrywały mecz na Mindset GG. Mindset GG e, organizacja, drużyna, z którą mam już do czynienia od dłuższego czasu, już nie jeden mecz ich komentowałem, hmm, nawet w, zeszłą, w zeszły weekend. E, I mam nadzieję, że wywiozą niczym e, tak samo jak w lidze, której komentowałem wcześniej, bo zrobili wynik 3-0, a. Kibicujemy, będziemy oglądali, może z nimi zawędrujemy do finału, pożyjemy, zobaczymy, jak myślisz, co może się tutaj wydarzyć, bo nie wyglądaliśmy jeszcze tych drużyn, ale zaszły daleko. No tak, no mamy już bardzo zaawansowane stadion turnieju. W tym momencie jesteśmy na ćwierćfinałach pierwszego turnieju eliminacyjnego. Także no to już nie są przelewki. Mieliśmy w poprzednich meczach sporo rozlewu krwi, sporo szalonych akcji. Eee, przede wszystkim w tym momencie kłaniamy się Team Pi, bo fantastyczne zawody rozegrali, ale mamy nowe drużyny, mamy nowe rozdanie. Eee, drużyny, których jeszcze nie obserwowaliśmy w dniu dzisiejszym. Wynik mówi sam za siebie. To są niezłe drużyny, które ewidentnie celują w tym momencie w topkę. Zgadza się, z jednej drużyny nie kojarzę w ogóle, drugą kojarzę bardziej, więc mogę więcej o niej mówić. I czekam, czekam zdecydowanie, jak to będzie wyglądało. Tak, zgadzam się, żałujemy tego Team Pi, bo naprawdę chłopaki starali się, naprawdę szło im nieźle. No ale tak wygląda Liga Legend. No po prostu lepszy timkom to są bo jedynki Tutaj nie ma miejsca na porażkę, tutaj nie ma miejsca na błąd, tak naprawdę jedynym oddechem będzie ta była trójka finałowa. Chociaż czy mogę tam mówić o oddechu, no nie bardzo, bo jednak tu się ważą najważniejsze losy i to są wbrew pozorom tylko trzy mecze, bo raz się potnie noga i już jest, już jest ogień, już jest jeszcze jedna mapka i cię nie ma. Dokładnie tak, sam format turnieju świadczy o jednym. Jeśli chcesz być najlepszy, musisz wygrywać ze wszystkimi. Więc tutaj nie ma możliwości. Nie masz szans na jakiekolwiek potnięcia, no jedynie finał, tak? To o czym wspomniałeś. Mamy o trójkę, ale przegranie pierwszej mapy w finale, nie dość, że podcina nam skrzydła, nasze ego, nasza motywacja nagle spada, to zaczyna się stres, a wiadomo jak się gra w stresie. No i mamy przed oczami w tym momencie drafcik. No i powiem Ci, że drafcik nie byle jaki. Mamy minę Maćka, człowieka, któremu ostatnio przyznałem MVP, bo zagrał fenomenalne zawody i to właśnie na REL. Zdobył to MVP. Hmm. Fenomenalnie operował tym czempionem, liczę na powtórkę. Mamy Gravesa w dżungli, standardowy, standardowy pik, bardzo popularny. Bardzo I, silny. Tak, w sensie. i odpowiedź jest Lilia, czyli to, co ja powtarzam na wszystkich moich kastach, no nie mogę już patrzeć na to zestawienie w dżungli. No oglądam się go tyle na worcach, że będę miał przesyt chyba jeszcze na wiele, wiele lat, ale jak nie grasz tych czempionów, jak są tak OP, e, ciekawe, że to będzie pil, e, pil Lilia, czy raczej to będzie pod damage raczej wydaje mi się, że pil, bo damage im nie brakuje, ale co mamy więcej, w końcu mamy Samire. Nie widzieliśmy jej jeszcze dzisiejszego dnia. Mamy Jeena, którego też nie było przyjemności oglądać. To są dwa str Piki, jeśli chodzi o AD Carry w obecnej mecie. Dokładnie tak. Bohaterzy przez nas zachwalani, ta Samira, wywoływana do odpowiedzi, w końcu się pojawiła. I wydawać by się mogło, że w bardzo przyjemnej dla niej kompozycji. Mamy Gnara, mamy Rel, czyli mamy dość solidne, fajne wejście. Które może utorować tą ścieżkę dla Samiry, żeby ładnie wkleić się w ten teamfight, żeby zacząć zadawać tutaj naprawdę solidne obrażenia. Zresztą, to tu dużo mówić, po obu stronach tych obrażeń nie brakuje. Tutaj te teamfighty mogą być naprawdę szalone i rozgrywać się w przeciągu kilku sekund. Zgadza się. Także ciekawy mnie ten top lane. Widziałem Aralsa też w wielu akcjach. Arals jest bardzo, ale to bardzo dobrym operatorem Gnara. Jestem ciekawy, jak tryout kolega Tobucha poradzi sobie na Kamil. Bo będzie to bardzo ciekawy top lane do obserwacji, bo tak naprawdę Kamil będzie starał się za każdym razem olinować, Gnar na małej formie będzie kajtował, a na dużej będzie wchodził. Więc na topie na pewno będzie się działo dużo i myślę, że leśnicy też odwiedzą odwiedzą tą górną ale nie raz. Bo śmiech śmiechem ludzie mówią, że top nie ma impaktu na grę, ale w takim zestawieniu będzie miał go na pewno bardzo dużego. No i co powiedzmy z tym, co zostało na mid lane do omówienia. Mid lane jak najbardziej standardowy jest fight machine potworna Orianna z swoim shockwave'em. I tak naprawdę ma na kogo wkładać tego szykłewia, bo albo z Byka wejdzie na malistar w trójeczkach, albo wejdzie nam Kamilka. A po drugiej stronie Syndra, czyli tak naprawdę szykuje się one shot dla Gina, albo, albo Lili, albo Rianny. Chyba, że będzie bardzo do przodu nam Syndra, to nawet i Kamil. Dokładnie tak, poza tym to jest mecz, w którym widzieliśmy już wielokrotnie. Orianna i Syndra to są czempiony, które gdzieś przez tą metę, z sezonu na sezon przewijają się dość regularnie. Tak naprawdę niektórzy profesorowie Ligi Legend mogliby rozgrywać ten mecz w pamięci, niemniej jednak musimy wiedzieć, jakie niesie ze za sobą zagrożenia oraz jakie korzyści. Przede wszystkim Orianna bardziej nastawiona na Teamfighty, to o czym wspomniałeś, fantastyczne czempiony, które mogą dostarczyć tą kulę w odpowiednie miejsce, w to wymarzone miejsce, w którym chcielibyśmy. Testować nasz ultimate. Z drugiej strony mamy dość mobilne postacie e, po stronie drużyny Mindset GG. Także ciężko może być złapać wszystkie 5-4 postacie w jednym miejscu. Tak? Gnar na front lane, Syndra na back lane, Grace gdzieś pomiędzy. Ciężko będzie tutaj złapać dobry ultimate, ale właśnie ta kombinacja e, w teamfightach, w walkach drużynowych razem z Ginem, który fantastycznie wpasowuje się w te teamfighty. Z Kamilką, którą możemy wykorzystywać bardzo elastycznie. Czasem na split pushu, e, czasem gdzieś z flanki atakując rywali. Możliwości mamy mnóstwo i tak naprawdę to wszystko rozstrzygnie się w przeciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu minut na farmie. Tak, bardzo mnie to ciekawi, ale tu bym zwrócił uwagę na Samirę. E, Samira nie lubi bardzo ceceków. Każdy cecek przerywa jej Rkę i trzeba ją stakować od nowa. E, no nie jest to coś, co byś chciał grając <grym> Samirą, bo jednak właśnie głównie na tym ultimate bazują jej obrażenia, a zobacz, ceceków po stronie trujeczek nie brakuje. Mamy Kamil z dwoma cecykami. Mamy Lilię z CeCekiem. Mamy Oriannę z CeCekiem, mamy Gina z Unieruchomieniem, czyli także z CeCekiem i Alistar'a z podwójnym CeCekiem. Każdy czempion jest zagrożeniem dla Samiry, ale jeśli ta Samira znajdzie to okienko i wpasuje się w ten teamfight, omijając te efekty kontroli No będzie rzeź, no będzie rzeź, tylko trzeba, trzeba dać radę, nie będzie to proste, tymczasem znajdujemy się już na Samoners Rift, widzimy w rogu naszych sponsorów, czyli HyperX'a oraz patrona naszego, czyli Miasto Kielce. Przypominamy, że nasza organizacja znajduje się w Kielcach i wszystko mamy realizowane z naszego właśnie, kieleckiego studia, i będziemy z wami przez całą drugą ultraligę i także na przez następny dzień tryoutów a do tej właśnie ligi. Weszliśmy sobie na Summoners Rift i od razu od razu widzimy pauzę, tak, taktyczną pauzę, <laughs> ale szybko przerwano. Tak, co możemy powiedzieć o tym, co widzimy. Na pewno Jin, który zdecydował się na klęza. No nie dziwne, bo ceceków po obydwu stronach nie brakuje. Mindset także posiada ich bardzo dużo. Ale zobacz, jakiego ma Kistona. A Jean grający w tym momencie z Dark Harvestem no, zapowiada fajny boost obrażeń w późniejszej fazie gry. Oczywiście jak będziemy mieli nastakowanego Dark Harvesta i troszkę więcej e, na pewno atak damage. Natomiast bardziej zastanawia mnie wybór Buta. Startujemy z butem, czyli raczej nie nastawiamy się na te ofensywne wymiany na początku. Zresztą ciężko jest się wymieniać z Rel, tak? z tym potężnym czempionem, który dominuje pierwsze poziomy i narzuca niesamowitą presję na dolnej części mapy. Natomiast jeśli już mówimy o takich ciekawostkach odnośnie run, czy odnośnie m.in. summoner's Speli, to mamy Kamil bez flesza. Tak, mamy Kamil bez flesza. to jest właśnie ta wariacja, którą głównie prezentowała nam Korea na mistrzostwach świata, czyli Rel Teleport Ignite. Nic dziwnego, Kamil jest bardzo, ale to bardzo mobilnym czempionem i mówiąc sobie szczerze, niekoniecznie jest jej potrzebny ten flash. Wiadomo, w niektórych sytuacjach można spróbować niektórych bardzo ciekawych i pomocnych zagrań, e, wykorzystując błysk, natomiast ten Ignite dokłada tutaj dodatkową presję i dodatkowe możliwości e, zdobycia tego pierwszego fraga na Summoner's Warto też wspomnieć, że chociażby ostatnio w europejskich rozgrywkach LAC Kamil była praktycznie perma banowana, a w jednym meczu, w którym przeszła Open była niesamowitym, niesamowitą szpilą wbijaną w szeregi przeciwnika. Na splitpuszu nie dało się praktycznie na nią odpowiedzieć. Żaden champion nie był w stanie na nią wystać jeden na jeden. Widzimy, jakie możliwości ma ten champion w momencie, w którym się rozpędzi. I szczerze powiedziawszy, dziwisz się? Bo ja w zupełności nie tak działa ten champion, że jeżeli on jest ahead nad tobą, oj, to na pewno będziesz miał bardzo, ale to bardzo duży problem. Bo może po prostu w ciebie wchodzić, miażyć. Tymczasem, co możemy powiedzieć takiego off-topowego, bardzo fajny, nowiutki skin do y, Alistara. No, wygląda, powiem ci szczerze, całkiem przyjemnie. A co więcej, i widzimy agresję na topie od pierwszych leveli. Widzimy, że ta pasywna tarcza, którą dostrzymuje Kamil po wklejeniu pierwszych obrażeń, jest fenomenalna. Bardzo dużo obrażeń na nią można przyjąć i zobacz jak... Zła, tak naprawdę na korzyść Gnara była ta wymiana. Gnara teraz spróbuje raszować w tą Kamil z tytułu, że zbierze, zbiera się na jego dużą formę, gdzie zdecydowanie wkleja o wiele, o wiele więcej obrażeń. Nie wyjdzie to tym razem, będzie dalej farmione po cichutku, powolutku. Na botomie drugie level osiągnięte, ale bez tych klasycznych solo-kolejkowych wjazdów level 2. Raczej, raczej spokojny ten botlane, Wiedzą, że wszystkie czempiony potrzebują tu pospajkować. No, szczególnie jean, który posiada tylko i wyłącznie Buta, ale teraz bardzo szybkie wejście w tą rally. Ogromne obrażenie, ale zobacz, co zrobiła Samira z tym Jinem i Fersblot na koncie tego potwornego czempiona. I to będą dwa kile? Tak, poleciał Ignat. Czy Tylko czy się dopali ten Alistar? Jest to bardzo, ale to bardzo przeży. ciekawe. Przeżył. Od razu odpalona potka, bardzo przytomnie. Ale Fersblot jest First Bloodem, tymczasem walka na rzece, ależ ogromne obrażenie ze strony tego Gravesa. Poleciał jeszcze Smacik, ale odpuszczono, odwracają w Kamil, która goniła Aralca. Wiedzą, że ona nie posiada Flesza, ale trochę szkoda, że odpuścili tą Lilię, bo raczej było pewne, że te Kamil nic nie zrobią, a uciekła nam bez szwanku tak naprawdę Lilia, która spaliła Samonera. Widzieliśmy, już schodziła Orianna, już schodziła Syndra. Widocznie zawodnicy nie chcieli decydować się na otwartą walkę na rzece. Grace miał wtedy jeszcze trzeci level, co prawda mimo tej Przewagi po stronie Lili, jeśli chodzi o poziom przewoływacza, przegrała tą wymianę. Jednak zawodnicy nie zdecydowali się pociągnąć to dalej. Wrócili do standardowego swojego laning phase'u, w którym widzimy tutaj. A Kamil stara się cały czas gdzieś tego gnara kiereszować. Ma cały czas tą przewagę, jeśli chodzi o ofensywny summoner spell. Jest Ignite dostępny, no ale w tym momencie, przy tak dużej fali minionów, raczej nie spodziewamy się. Tak, tego. Kamil musi pamiętać o jednym. Ona posiada manę której nie posiada nam gnari, mo nie może go w nieskończoność połkować. Tymczasem wymiany na Midzie też raczej takie podgryzanie wymiana kuli za kulę, dosłownie. <laughs> e, w tym przypadku śnieżkę za kręcące się, nie wiem, oko. A, ciężko nam stwierdzić, co to dokładnie jest, chociaż skin jest y, bardzo stary, bo to jest Victorius Orianna. Nawet już nie pamiętam, za którą ona była sezon, ale to czwarty, już. na piąty? Tak, już, już nie, na za pewno. Zapewno, zapewne kawałek temu. Trzy osoby teraz na botlejnie. Lila pomóc, zapuszczać falę. No, przy tak dużej fali będzie to darmowy recall dla ekipy trujeczek. E, to Cisza i spokój, jak na razie, na naszym summoner rift. Dziwi mnie, że Jin się jeszcze nie cofnął. Trujeczki właśnie nie decydują się na recall. Widzimy, że stał w tym momencie smok, ale nie ma próby podejścia po tego smoka. Ale szczerze, dziwię się, bo to była darmowa cofka. A nie wiem za bardzo, ile pieniędzy posiadała, posiadał Jin w kieszeni. Ale chyba i tak bym się decydował na recall, Bo tak naprawdę on się zakręcił po tej rzeczce wraz z Alistarem. Nic to nie przyniosło, żadnej korzyści. Eee, tak naprawdę dostawili jednego warta, którego mógł postawić sama listar bez ryzyka. Dziwna decyzja, ale pewnie jest to część jakiegoś większego planu. Nie mnie to oceniać. Hmm. Puffing dżanglerów. Pofin dżunglerów standardowy. Tak, Lilia zdecydowała się na full clear. Widzieliśmy tą przewagę levela na samym początku, czwarty level do trzeciego. Graves odpowiedział w sposób bardzo standardowy. Dżunglerzy z bardzo podobną ilością kampów wyczyszczonych, praktycznie z tym samym poziomem, więc nie mamy tutaj żadnego zaskoczenia. Lilia w tym momencie na górnej alei, wydawać by się mogło, że przygotowuje jakieś zagranie, ale bez ultimate'a nie ma możliwości zagrozić i... I pomaga dopchnąć po raz pomaga kolejny dopchnąć. podchodzi dokładnie tak, po raz po, kolejny podchodzi, staksować troszkę expa creepów. Ależ teraz Arals, fenomenalnie wejście, szósteczka wbita, i będzie to martwa. Przynajmniej jedna z dwie osoby Arals, ależ wywóz. Rozmawiałem z tym zawodnikiem, miałem tę przyjemność przed tą rozgrywką, i obiecał mi, że będzie wojna na tym samo samolocie. I spełnia swoją obietnicę. Fenomenalne zagranie. Zobaczył, że w zobaczymy zobaczył, w dostępnego mega Gnara wleciał i skasował dwie osoby w pojedynkę wraz z pomocą wieży. Naprawdę dla tego zawodnika i nie bez przyczyny mówiłem, że jest z niego fenomenalny operator Gnara. Po tej serii ciosów, jaką trójeczki dostały na topie, jeszcze udało im się ugrać Drake'a w tej sytuacji. Ugrać Drake'a, którego e, trójeczki nie mogły kontestować. Dżungler znajdował się w górnej części mapy, Drake poszedł za darmo i w tym momencie klaruje się naprawdę bardzo fajna przewaga, która cały czas cały czas jest pchana do przodu, widzimy na bocie również agresywne wymiany, dopychanie przeciwnika. Ewidentnie Mindset GG czuje tutaj ten wiatr w żaglach. Tak, Mindset GG zachwyca od pierwszego momentu. Świetnie first blood, tak naprawdę też z odwróceniem, bo tam zaatakowała w pierwszej kolejności w pierwszej kolejności za tego Alistar. Po czym to samo pokazało się na topie. Bo, także gnar został zaatakowany, weszła do niego ostro Kamil. Dopiero po rzuceniu tego ultimata' Kamil odpowiedział swoim. No ale było już zbyt późno. Ten gnar na tej w mega formie zyskuje HP, i zyskuje dużo więcej obrażeń. Tymczasem ofensywne podejście na bocie, ale to tylko podgryzanie. Ale zobacz, jak Gnar na tych dwóch kilach, jak dominuje tego topa, jak odstrasza tą Kamil od y, klipów. No nie dziwne. Zobacz na jego itemizację. On posiada już pancerniaki. W niego już naprawdę wchodzi o wiele, wiele mniej obrażeń, a Kamil nie posiada tak dużego true maju ze swojego Q na tych początkowych lebelach dopiero wyższych a największym oczywiście na szesnastym poziomie. To jest ten power o którym mówiliśmy. Pancerniaki w ADM -e czapie na topie potrafią naprawdę uratować nam laning face i spowodować, że jesteśmy w stanie o wiele dłużej wystarczająco Ale na Zobacz, linii zobacz. Wymienia. Teraz jest tutaj Lilia, której nikt wejście. nie wie, to będzie zagrywany ultimate wiem, czy będzie uśpienie. Na pewno szkoda, tylko że wrócił nam się Alistar, ale jest tutaj szansa na podwójne zabójstwo. Zaraz zobaczymy dużo trudne Mage pakowana, ale jest ultimate ze strony. Samiry i Samira, wydaje mi się, że może tutaj poczyścić Jin. Reload Jin ma reload i dokładnie to, to zabiło tego czempiona. To nie jest standardowej Dickery, który strzela do ciebie cały czas. On niestety jest e, obowiązany tym reloadem po czwartym strzale i właśnie to go w tym momencie zabiło. Nie było CCK, żeby przerwać tego ultimata. Samira skasztowała go całego, jest cztery, ale tymczasem i jeszcze zostanie wyłapana nam Kamil, i będzie to złoto przekazane do mid I ta Syndra w końcu z zabójstwem. Jak na ten moment fenomenalnie pokazuje nam się mindset GG dominują na topie. W tym momencie zaraz zaczną dominować na midzie, bo będzie miała Syndra przewagę w złocie i bardzo, ale to bardzo dominują na botlejnie. E, tymczasem jeszcze weszła tutaj Lilia, bardzo agresywnie musiała stracić flesha przez to nie do końca dobre zagranie i jeszcze Alistar był blisko tak. Zostanie on powstrzymany przez tego Gravesa, ale tutaj znajduje się także Orianna, która odpowie jest tutaj niekończący się fight, niekończąca się opowieść, pojawia się na minę Maciek i wchodzi z fenomenalnym ultimateem i zobacz jakie spustoszenie sieje ten ogromny Cloud Control nałożony przez Rel, No powiem Ci szczerze, była tutaj świetna, ale to świetna wymiana i jeszcze upada nam ta Orianna. No Mindset GG dominuje na, na każdej, ale jeszcze na Bocie. No rozkręciła nam się Samira, no powiem ci szczerze, że wygląda to na chyba bardzo, ale to bardzo szybki koniec, bo nie wiem co musiałoby się to wydarzyć, żeby tak rozpędzone i tak dobrze grające Maince GG popełnił tutaj na tyle duży błąd, żeby pozwoliło trójeczkom wrócić do rozgrywki. Przed chwilą obserwowaliśmy dopiero pierwszą sytuację, w której Mindset GG tak naprawdę zainicjowało killa na przeciwniku, było to wejście w Kamilka na topie. Wszystkie poprzednie akcje to była tylko i wyłącznie odpowiedź na ruchy przeciwnika i karanie ich za błędy. Natomiast w tym momencie tych błędów pojawiło się tak dużo, jeśli Mindset GG zrobi odpowiedni recall w odpowiednim momencie i wyda zgromadzone pieniądze, to wydawać by się mogło, że Herald, który w tym momencie jest podejmowany, Smok, który niebawem będzie się respić, Plejty, to wszystko to jest tylko kwestia czasu. Oj, teraz minę Maciek, Troszeczkę agresywnie będzie musiał się tutaj ratować za pomocą swojego W, ale ile jest? Yy, orzeszek od tej Lili poleciał slipek na dwie osoby. Ależ ogromne truobrażenia od tej Lili tutaj weszły. Razem z tą Orianną, ale bardzo bliski śmierci. Jest ten na listar i będzie on wykończony czy nie będzie? Będzie oczywiście, że będzie wykończony. Yy, ucieka nam yy, Lilia na tych swoich chudziutkich nóżkach, ale także i Orianna dała radę Przemieścić się pod wieżę No powiem ci szczerze, że naprawdę bardzo Ale to bardzo przytomnie rozgrywa to spotkanie Mindset GD, Ok, wyopali się nam supporta Ale zaraz, zaraz my tutaj odwracamy Dajmy wam kontrę, wasz support także upadnie Chociaż poświęciliście na niego bardzo Ale to bardzo dużo Powiem ci szczerze, że bardzo mi się podoba Jak na razie rozgrywanie tego spotkania Ale już ogromna obrażenia w tego godzina. Szkoda, że, ten, że to nie było trafione wcześniej Bo ta dodatkowa kulka bliżej Pozwoliłaby wpakać jeszcze więcej obrażeń w tego godzina, Chociaż i tak nie wydawało mi się, żeby upadł Trujeczki starają się, desperacko mogłoby się wydawać, jeszcze nie oddawać tej gry, mimo tego, że przewaga już w 11 minucie 4000 sztuk złota, Przypomnij jeszcze, żaden tower nie został wzięty, to jest olbrzymia przewaga wynikająca praktycznie z samej farmy oraz samych kili. Trujeczki starają się gdzieś odpowiedzieć, starają się wysłać tego dżina na tą linię, żeby złapał troszkę miliony, żeby się odkuł, ale widzimy nieustanną presję ze strony Mindset GG i to, o czym wspomniałeś, to jest przytomna gra. Mamy przewagę, prowadzimy w tym meczu. Nie dajmy w tym momencie przeciwnikowi momentu na odetchnięcie. Cały czas e, walczmy o obiektywy. Przez chwilę mieliśmy wziętego Heralda. Smok już jest dostępny i w tym momencie widzimy, przenosimy się w dolną część mapy. Chcemy kontrolować tą mapę z taką przewagą. Nie dajemy rywalowi chwili oddechu. I zaczynamy z miejsca smoka, który tak naprawdę przed chwilą nam się pojawił. No nie dziwne, siadają po prostu na przecinku, nie dają mu oddechu, ale nie dziwne. Czemu by mieli to robić? Nie trafione teraz w, w od tego godzina. Dobrze, że skończyło się tak naprawdę tylko. Dla niego delikatnymi obrażeniami, bo mogło być o wiele, o wiele gorzej. E, tymczasem nie ma alei, nie ma miejsca, w którym lepiej by nam się pokazywały trujeczki. Są stąpowane tak naprawdę wszędzie. Tylko Orianna jest powiedzmy, że na zero, chociaż ta Syndra jest i tak od niej bogatsza, bo widnieje na niej shutdown. Dokładnie tak. Nie ma punktu zaczepienia, na którym można by bazować, nie ma na ten moment Herosa, w którego warto by inwestować. E, wszystkie środki, jakie tutaj mamy, była fajna próba gdzieś tam przerwania, recallu i walki, ale. Niestety się nie udała. Wydawać by się mogło, że jedynym wyjściem dla trujeczek byłby jakiś teamfight. Dalej mamy Alistara, dalej mamy Oriane, dalej mamy niesamowite crowd control. Możemy to wykorzystać. Już nie szukajmy pięciu przeciwników, czterech. Łapmy pojedyncze cele. Spróbujmy złapać te bounty, te shutdowny. Być może uruchomić jeszcze jakieś playty. Mamy ich trochę ponad minutę. Jeśli trujeczki nie obudzą się w ciągu najbliższych kilku minut, może się okazać, że ta gra po prostu się zakończy. Zgadza się, jest to bardzo, ale to bardzo zła na ten moment sytuacja z prostych powodów. Jest 12 minuta, a przeszło już od ponad 2 minut, nad 4 z 5 zawodników widnieje shutdown. Więc to jest naprawdę, naprawdę dużo. Zobacz, Kamil musi się tutaj cofać i ona nie posiada teleportu, więc ten po prostu wejdzie i dopnie sobie playty. O, jednak nie, bo Kamilam zostaje troszkę agresji. Na midzie ona chyba kapnęła się, że nie mogę się wrócić. Oddam mu darmowe plejty. Ale okolicy jest Graves. I, I wydawać chyba... by się mogło, że to jest bezpieczne oddanie. Graves zauważony został na wardzie. Minemaciek także razem z Gravesem towarzyszy nam tutaj ku górnej alei. Zostało 30 sekund do playtów, Zobaczymy, jak będzie to rozwiązane, bo jest wciąż Herald. Tylko tego Heralda. Trzeba bardzo, ale to bardzo szybko podkładać tymczasem w zagrane na dolnej, ale jest tutaj Także Myszo Jelen w postaci Lili e, I na pewno Chyba ta Syndra nam upadnie, jest tak Złej pozycji, że nie będzie Szans, dziwi mnie trochę, że flashowała Bo ona była prawie, że martwa i jest Herald puszczony Jeszcze zdążone przy, Zostać przytulone, plejty zostały Bardzo agresywne wejście ze strony Zawodników mańcy GG i Samira Niestety, niestety zbyt długo została pod tą wieżą Zdjęła za siebie shutdowna Jedyny plus taki, że dla Alistara i drugi plus jest taki, że ten Herald jeszcze żyje ten Herald uderzy w drugą wieżę, na midzie. Także powoduje dodatkowe obrażenia na bardzo istotnej strukturze. Widzimy, mapa nam się troszkę otwiera. Plejty zeszły, te towery już nie są takie twarde. W tym momencie spadły nam dwa towery, Mieliśmy wykorzystanego tego Heralda i kolejne, kolejne jakże cenne sztuki złota wpadają na konto 900 GG w tym momencie z przewagą 6000. To są dwie pełne z plejtami wieże, plus jeden plejt na botomiecz albo dwa. Nie jestem pewien. A bo ciężko mi teraz ocenić po tej ikonce na mapie, ile tam plejtów było wzięte z tej wieży, ale jest to ogrom. Pamiętajmy, że jeden plejt to jest 160 zł, jest to naprawdę dużo. Do tego jest o wiele większa przewaga, bo ponad dwukrotna, jest to 7 kg więcej. Do tego są dwa smoki. Zobaczcie, jak ogromna jest ta przewaga. Praktycznie na każdej pozycji również mamy przewagę minionów, czy to delikatną, czy sięgającą na topie nawet 40 minionów w tym etapie gry. No, zaryzykowałbym stwierdzenie, że ta gra wygląda nam jak stomp. Tak naprawdę, najbliższa walka drużynowa, jeśli zostanie dobrze rozegrana przez Mańce GG, może nam rozstrzygnąć wynik tego meczu. Tak, ale powiem ci szczerze, to no chyba drużyny mają do nas szczęście, bo przypomnijmy sobie pierwszą grę, którą kastowaliśmy dzisiejszego dnia. Kastowaliśmy ekipę Flippy i oni też y, mieli ogromny, ogromny stomp nad przeciwnikiem i wygrali w 16 minut. Chyba to taka pozytywna klątwa kastera po raz pierwszy i szybko matematyką... Y Flippy wygrało 3 mecze, a dokładnie tyle meczy potrzeba, żeby wejść do drugiej Uelki. Bo tyle zostało meczy do końca, a licząc, że wygrają gładko 2-0. Więc panowie nie musicie dziękować. Dokładnie tak, panowie z Maincy GG dogadamy się jakoś po meczu. Na razie dziękujemy za to, że prezentujecie fantastyczną Ligę Legend, ale uważajcie, dlatego, że trujeczki próbują z jakąś kontrofensywą. Jest tu bardzo agresywny wyjście, ależ jaki ogrom obraży w tą Lili, Ona została po prostu zanikilowana na tym. Na tym botlenie ta, ser ta Samira, tak rozpędzona, po prostu poszła jeszcze głębiej, i było naprawdę blisko, żeby również i Jin pożegnał się ze swoim życiem. Teraz zagrana kurtyna, ale tak naprawdę ona może tylko popołkować. Ja mam jeden strzał, bo był tak blisko Graves, że ten Jin nie chciał tam sobie zostawać dłużej. Bo myślę, że z dwa takie porządne strzały od tego Gravesa, i by go już z nami nie było. Akurat jeden reload, tymczasem zobacz, ale świetna walka. Na top lane to jest to, Gnarbec. że to jest Gnar na małej formie, ale i tak Arals zabija. Arals fenomenalna forma na tym gra, że ale przyszła Orianna z Shockwave'em. No nie miałeś szans, ale i tak chyle czoła. W tej sytuacji to i tak było najlepsze, co mógł zrobić Gnarem, natomiast zauważmy jedną rzecz. To był atak na trzech różnych liniach naraz. To był Gnar speedpushujący topa, który bądź to bądź wygrał 1 z to był dive na bocie, praktycznie, bo, bo, bo wiesz, możemy powiedzieć, że Samira już prawie pod tower'em się znalazła. Kontrola mida i kolejny smok. Tak naprawdę, książkowo rozgrywana liga legend z taką przewagą, właśnie tak należy ją egzekwować, tak należy grę kontynuować. Teraz pytanie, czy w książkowy sposób grę zakończą? Powiem ci, szczerze, wszystko na to wskazuje. Kontrolują wszystko od obiektywów przez wieże po linie, nawet wave management jest fenomenalny po ich stronie, bo nie ma. Przeciwnika, który miałby więcej, nie przepraszam, 5 milionów więcej Orianna względem Syndra, ale cóż to jest? jest tak mało. To jest kropla w morzu potrzeb. Patrząc na to, co obecnie dzieje się na Samoners Rift, powiem Ci szczerze, że wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. Patrząc z perspektywy Mindset GG i bardzo, ale to bardzo źle, patrząc z perspektywy trujeczek. Jedyne z czego się cieszę, jedną z rzeczy, których się cieszę, że Aras prezentuje naprawdę dobrą formę na tym gnarze i moje słowa nie pójdą w eter. Jako to, że powiedziałem, że jest świetnym operatorem, tylko potwierdzą mi jeszcze bardziej i będzie mogli, może ktoś mi przyzna rację, może ktoś schyli czoła i uzna, Okej, okay, jest dobry ekspert, ale przejdźmy do tego, co się dzieje. Pozdrawiamy Arosa gorąco z wizji w tym momencie, bo faktycznie tak. to jest niesamowity performance, ale cała drużyna widzimy zaraziła się tym odpowiednim, dobrym graniem League Legends. Wszyscy zawodników tutaj rozgrywają naprawdę niesamowity mecz, i szczerze, z taką formą mają realną szansę powalczyć o najwyższą lokatę. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że będziemy to oglądać i zobaczymy, jak będzie się to dalej prezentowało, bo kolejny obiektyw na ich konto: 5 obiektywów, 5 wziętych przed Mańcem GG. Naprawdę wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. Tymczasem Syndra przytuliła sobie blubawka, nie dziwne. Eee, panowie Zmida, panowie AP bardzo, ale to bardzo go lubią. A powiedzmy sobie szczerze, ten Graves jakoś bardzo go nie potrzebuje, a jak będzie potrzebował, to go zabierze Lili, bo Lila jest niestety tak bardzo do tyłu, że Graves po prostu wchodzi i robi co tylko mu się żywnie podoba. Jestem ciekawy jak będzie to wyglądało dalej, bo nie ma nic obecnie na, na naszej mapie, najbliższym obiektywem będzie Baron, ale tymczasem bardzo ostre wejście odpalony, Ultimate, ale nic więcej nie wyłapał on niestety nikogo teraz. Bardzo to ale wow, Ależ tutaj bardzo ostry, wejście z Ależ blisko było, żeby zginął ten on I tak musiał ratować się ucieczką i fleszem, bo naprawdę mógł zginąć. Tymczasem Arals klasycznie split poszukuje topa. Walki pod botem, a było dużo. Ostatecznie nikt nam nie upadł. Tylko Samonery oraz Ultimate weszły nam na cooldown. Graves stawia nam ogromną nie stonkę na Nie się niczego. Tak, niczego się nie obawia, ale widzi teraz Alistara wie, że nie może sobie pozwolić na walkę 2 na 1, szczególnie, że stoi wieża. Szkoda, że jej nie dobił, bo wieża tak naprawdę, no tam na oparach zdrowia została na środkowa, ale za to dopchnięty tier drugi na botlenie. Jest to 6 do 0 w wieżach. Jest to ogromna przewaga. 9 tysięcy blisko w złocie. Wow. mindset Ale zobacz teraz, jak wyłapana ta Syndra, jaj. jaj. Amazing, amazing. Na no, Zgadza i to będzie się. Martwa Syndra. Pytanie tego, do kogo trafi złoto? Oj, próba jeszcze Rikola, ale będzie ciężko. No, niestety trafi do Gina. czyli wydaje mi się, że na ten mamy chyba dla najlepszego, najlepszy możliwy odbiorca, zaraz po Oriannie. Bo okej, okay, Oriana będzie ważna, ale Oriana zawsze będzie użyteczna. To jednak Jin musi mieć tego spajka. Jin musi mieć te kilka itemów, przynajmniej dwa, trzy, żeby bić ogromne obrażenie, bo kolektor już w drodze zobaczymy tylko kiedy się pojawi. Mojset GG zgarnęło wszystko, co było do wzięcia na mapę. Mamy trzy smoki, dwa heraldy, siedem towerów, 8000 tysięcy złota przewagi, wszystkie linie wygrywające, wszystko nam się ładnie, pięknie dopycha. W tym momencie nie muszą podejmować żadnego ryzyka. To może być spokojna gra. O, Ale coś? zobacz tymczasem, Arals, Nie ma czasu. Arals bardzo agresywnie zagra ten shockwave. Brakuje tylko jednego ciosu, żeby sprokować te staki, jednego bumeranga. Czy Arals da radę? Niestety tutaj nie było takiej możliwości. Wierzę w niego bardzo agresywnie. Kamil od razu ich go z miejsca, ale Aral zbija dużą formę i tym mega Gnarem krzyczy głośno gnar i wbija Kamil w ścianę. Czy ją zabije? Oczywiście, że ją zabije jeszcze prawo tam cegłą rzucia właściwie zegarem, bo to elegancki gnar jest. A w stronę tej Oriany niestety ona nie podeszła zbyt blisko na tyle, by otrzymać zegarem prosto w czubek noca i się przewrócić, ale co robi drużyna, robi barona. Na tyle dużo i na tyle dwie osoby musiał zająć. Arals jeszcze zabijając jedną, że skupił tyle czasu, że Baron wziął. został wzięty. I to, i to jest książkowe rozegranie Ligi Legend. Mamy to planera, który jest w stanie na sali linii, ma teleport. Podejdźmy w czwórkę pod Nashora. Jeśli podejdą przynajmniej w dwie osoby do naszego split pushera, zacznijmy Nashora. A fantastyczna sytuacja jest, kiedy nasz split pusher jest w stanie zrobić praktycznie 1v2, e, zabijając Kamil, goniąc Oriannę mocno, tak naprawdę naszor bez kontestu. E, podchodzimy losową alejką, wybieramy cel, idziemy przed siebie. Ale zobacz, ten Gnar ma taką jest, że jak ma nie zabijać cały Divine Under do tego pozostałe itemy, no jest po prostu ogrom. On naprawdę nie jest, nie jest łatwy do zabicia. Nie jest łatwy do zabicia, a dodatkowo zadaje naprawdę duże obrażenia. Widzieliśmy to zresztą na, na formie mega Gnara. Wydaje mi się, że gdyby wszedł w teamfight, no nie wiem, czy tutaj Graves zdążyłby tak naprawdę Powiem ci szczerze, że gdyby to... Ale za chwileczkę, bo tymczasem znowu Aras dociska tutaj tym razem Oriannę. Ona sobie tym razem spokojnie ucieknie, on będzie sobie dopychał tą wieżę. A nie, tym razem się jednak wycofa na spokojnie. Wie, że jego drużna bierze Soulpointa, także bez kontestu. No nie ma, upaki, gdzie macie junglera, bo ja go jeszcze nie widziałem. Zupełna, zupełna dominacja na mapie, jeśli chodzi o obiektywy. Presja na bocie stracona. Jeśli chodzi o Heraldy, również presja stopa stracona. No w tym momencie nadciąga tak naprawdę ostatni szturm ze strony Mindset GG. Pytanie, czy rozegrają to równie książkowo i równie perfekcyjnie jak ich poprzednie akcje? Widzimy tutaj pułapkę. No, Kamil będzie wjeżdżała bardzo agresywnie na sam Samira, ale jednak odpalony flash i nic więcej się tu nie śląskiego, ale bardzo agresywnie ta Samira wjeżdża do przodu, ale Real followuje, ale tu na drugiej flance jest walka. Ależ, ogromne obrażenia w tego Graves zostały zapakowane. Jeszcze jest skastowany Ultimate od Lili i prawdopodobnie ten Graves będzie tutaj martwy. Dokładnie tak, wbrew pozorom, pomimo a, buildu pod Pila, ta Lilia wciąż bije ogromne, ogromne obrażenia, Ale zobacz, jak wysoko wchodzi Samira. Je ci jedno ku które trafia, drugie, które niestety nie. Ale już jest kontra rzucony kill. Ale zobacz, wyłapała ją wieża. Samira prawdopodobnie będzie martwa, dokładnie tak. Niestety tower too strong i prawdopodobnie podzieli je rozdokładnie, tak, rel także martwa. No, troszeczkę grida w tym momencie, nam się tutaj wkradło. 3-0, tym razem flanki na każdej alei nie były aż tak dobre, ale wzięliśmy za to dwa inhibitory. Panowie, wciąż i tak jest dobrze. Dwa inhibitory wzięte, trzeci inhibitor tak naprawdę wisi, bo nie jesteśmy w stanie go bronić. Nie jesteśmy w stanie bronić jednej alejki w momencie, w którym z dwóch pozostałych prom do nas prosto pod nasz Nexus super miniony. Dodatkowo duży na drużyna GG posiada Soula, no wydawać by się mogło, że nawet ten błąd, nawet tutaj faktycznie oddanie trzech fragów w sporej ilości shutdownów i pieniędzy nie będzie miało jakiegoś większego negatywnego wydźwięku. Tak, póki mamy chwileczkę wolnego czasu, taki off-topic, wiem, że jesteś koneserem Ligi Legend od lat, jak ja i nie wiem, czy pamiętasz w trzecim sezonie, jeszcze wtedy to się nazywało, e, le, to się nazywało e, Elis, nie LC, tylko przepraszam bardzo, jak, LCS, LCS europejski tak. LCS. Była taka drużyna razem z Polakiem, Creaton, nazywał się ten Polak nie, Alternate. Nie, 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 chodzi mi tutaj Dylia. o Millennium. To o millennium była rosyjska okay. formacja. Okay. A i było bardzo takie memiczne, to było Millennium Style tak zwane. Millennium nie kończyło gier, póki nie otworzyło wszystkich inhibitorów i nie wzięło wszystkich wiersz. Nieraz to trołowali, zobaczymy, czy Mindset GG pokaże nam tutaj dokładnie to samo, czy jednak trochę bezpieczniej. Ale zobacz, jakie obrażenia pakują każdy. Tak naprawdę, każdy czempion Duel jest w stanie zdominować swojego odpowiednika z innej alei bez żadnych problemów. Patrząc na tą przewagę w złocie, patrząc na tą przewagę w przedmiotach, tak naprawdę nie spodziewam się niczego innego jak w tym momencie szybkiego teamfightu, w którym te wszystkie obrażenia zostaną wypuszczone przed siebie i nieważne, jakie target spotkają, ten czempion prawdopodobnie upadnie. Zgadza się. Upadnie, zostanie pogromiony, zostanie zniszczony i. A zobaczymy, co będzie tu działo. Zobacz, wieża na oparach ta stankuje, a reszta drużyny dokończy i będzie próba otworzenia trzeciego inhibitora. I to będzie udana próba, bo zobacz, nawet on nie za bardzo ma być jak broniony. A pytanie brzmi, kiedy nadejdzie koniec tych męczarni po stronie ekipy trójek? Bo nie ukrywajmy, tak to wygląda, bo nie mają żadnego, żadnego totalnie argumentu. No, w tym momencie wzięte trzy inhibitory. Niektórzy lubią to określać jako sytuację niemożliwa do wygrania. Dlatego, że co nie zrobisz, jesteś puszowany z każdej strony? To jest tak zwany zombie mod. Masz wszędzie te mega miniony, i nie za bardzo masz co z tym zrobić, bo trzeba to ciągle odpuszowywać. bo tak naprawdę zapędzisz się na chwilę. Ta ilość super minionów po prostu zmiażdży Twoją wieżę. A i co? No i czekamy, czekamy niechybnie raczej na koniec. Za Ma chwilę na szybko. No tutaj na spokojnie, stara się trafić. tu memsyndry, to ewentualnie. Wyłapać przeciwnika, który podejdzie za blisko, ale na spokoju, chociaż widzimy wejście. Ależ, wejście tutaj bardzo agresywne. Jeszcze Samira się tutaj próbowała rozkręcić, dostała Cesek, ale co z tego, jeżeli dominują przeciwników? Chodzi tutaj Aras razem z kompanami i miażdży, po prostu Miażdżytko. Tymczasem Samira po raz kolejny z fokusem od wieży, Halo, halo! Tuż i druga śmierć tego typu, a wręcz trzecia, bo pierwsza tak, że była podyktowana wieżą. No jest to niezmiernie dziwna sytuacja. Tymczasem chłopaki się odwracają i tak zabijają. Tutaj jednego po drugim Aras wykończy jeszcze Alistara. Tymczasem Oriana docisnęła tutaj jeszcze syndre i Aras będzie tutaj próbował kończyć ze swoim kompanem, który operuje Grace'em i skończy bez problemu. Zobacz, jak dużo jest tych super minut i jak dużo one sadzą obrażenia w ten Nexus. I dokładnie tak zakończyło nam się tutaj spotkanie. Mam ciszę, że gdybyśmy przyznawali MVP, nie bawiliśmy się co prawda w to dzisiaj. Ale byłoby ciężko wytypowanie, bo tutaj każdy, ale to każdy zagrał fenomenalnie. Dokładnie tak w tym meczu każdy z zawodników Mindset GG dorzucił swoją cegiełkę, mniejszą bądź większą do tego zwycięstwa. Widzieliśmy Samirę, która fantastycznie odnajdowała się w tych teamfightach, wkręcała się, dając nową jakość. Widzieliśmy Gnara, Ale który... te śmierci pod wieżą, to takie okay, troszeczkę... To, to na pewno jest minus, zdecydowanie. Widzieliśmy Gnara, który zagrał praktycznie bezbłędny mecz. Potrafił utrzymywać niesamowity dystans na topy, nie dając się e, złapać przez dwóch bądź więcej rywali, wygrywając większość pojedynków, cały czas narzucając presję. No i to wejście pod nexus przeciwnika, ten gwóźdź do trumny, który mimo wszystko przeżył tam jeszcze na 200 HP, gdzieś udało mu się wymknąć. Ale i tak w serduszkach chyba to 2 na 1 na topie, bo było naprawdę idealne, było świetnie zagrane. Ale gadu gadu, myślę, że każdy z nas, każdemu z nas przyda się przerwa, a przede wszystkim widzom, żeby się przygotować na jeszcze więcej emocji, bo wchodzimy już w półfinały. Dokładnie tak, teraz już same dania główne na nas czekają, najlepsi zawodnicy e, dostępni w tym turnieju eliminacyjnym teraz będą się mierzyć na siebie. No, mamy już końcówkę, i nie spodziewamy się tutaj ani słabych drużyn, ani szybkich stąpów. Zgadza się, myślę, że tak to będzie wyglądało, więc tymczasem udajemy się na przerwę. i do zobaczenia w następnym spotkaniu.